Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Nie ma go tu, albowiem powstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan. Ewangelia według Mateusza, 28 rozdział, 6 werset i list do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Pan został wzięty do nieba i usiadł po prawicy Bożej. Ewangelia według Marka 16:19. Pozostawić Jezusa tam, gdzie jest? Czy pozostawić Jezusa tam, gdzie jest? Na początku roku nauczycielka witała swoich młodych uczniów. Dzień dobry, dzieci. Powiedzcie mi, jak minęły wakacje, co dostaliście na święta. Ze swojej strony życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Pod koniec tygodnia będziemy świętować Święto Trzech Króli i jeść ciasto. Dzisiaj przyniosłam wam tę piękną, animowaną książeczkę o planetach. Animowana książeczka? Nauczycielko, w domu mam animowaną książeczkę o Jezusie, powiedział jeden z uczniów. Ja też mam książkę o Jezusie, nauczycielko, dodaje inne dziecko. Bardzo dobrze, ale zostaw Jezusa tam, gdzie jest, dobrze? I na tym dialog się kończy. Co oznacza dla nauczycielki pozostawienie Jezusa tam, gdzie jest? Przynajmniej dla dwóch jej uczniów wydaje się, że Jezus jest bardzo obecny, zwłaszcza po obchodach Bożego Narodzenia, przywołaniu Jego narodzin. A magowie, których klasa ma uczcić właśnie dla Jezusa, magowie odbyli ich podróż. On musiał coś dla nich znaczyć. Pozostawienie Jezusa tam, gdzie jest, dla wielu jest pozostawieniem go w Biblii lub w podręcznikach historii. A przecież on żyje i ma się dobrze. Przyszedł na ziemię 2000 lat temu i żył na niej przez ponad 30 lat. Został przybity do krzyża i umarł, aby nas zbawić. Zmartwychwstał. Mieszka w niebie, chrześcijanin z radością trzyma tę pewność w swoim sercu. Tak, Jezus jest tam w górze. Dla tych, którzy w Niego wierzą, przygotował miejsca na wieczność w niebie razem z Nim. Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas.